Łyszyński, w końcu góra z górą się nie zejdzie, my się schodzimy, w końcu widzimy się na Ząbkach, na gali bokserskiej. Tak drogie twojemu sercu boks. Tak jest, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich jeszcze raz. Bardzo mi się gala podoba, za niedługo walczy mój kolega właśnie, więc też musimy się uwijać delikatnie. Lodzik walczy w finale, więc w finałowej walce, więc naprawdę jest na co popatrzeć dzisiaj. To jest pierwszy wywiad po tym, jak mierzyłeś się z Piotrem Wawrzyniakiem i gdybyś mógł już dzisiaj z perspektywy czasu, 2 tygodni, powiedzieć, co się wydarzyło, co nie zagrało ogólnie w twoim gameplanie, w twoim podejściu do tej walki. Dobrze, że ten wywiad jest dzisiaj, bo dalej we mnie tłoczą się te emocje. Nie jest łatwo też o tym mówić, bo naprawdę to był jeden z moich cięższych przygotowań. Oddałem siebie całego w te przygotowania. Praktycznie to był tylko dom trening, 4 miesiące. Nie mówię, że to było coś nadzwyczajnego, no bo kocham to i fajnie się czułem w tej roli, ale do 5-rundowego pojedynku o pas przygotowywać się, to naprawdę to nie są przygotowania do 3-rundowych pojedynków, więc naprawdę było ciężko. Może troszkę mnie zagłusza, może jeszcze pytanie. Nie ma problemu, a zapytam ciebie tak, bo zastanawiałem się, czy start w kategorii 84 kg to jest dla ciebie właściwe, bo jednak było widać, że Piotrek chyba miał więcej kilogramów w momencie walki i to się czuło w walce, umiał to wykorzystać. I czy nie lepiej byłoby, powiedzmy, jednak próbować zbijać do 77? Wiesz co, nie, ja się dobrze czuję w kategorii 84 kg, na co dzień tak ważę 91-92 kg. Później wiadomo, w tych ostatnich tygodniach już schodzę do 88-9 i wtedy się odwadniam. Czuję się świetnie, czuję się dynamiczny, szybki. Tu w tej walce też się tak czułem. Wiadomo, że jak dochodzi do jakiegoś klinczu, zwarcia, no to może być troszkę słabiej, ale to też nie jest jakaś taka przewaga, bo jestem w stanie wstawać, jestem w stanie się poszarpać, a wiem, jak wyglądało zbijanie do kategorii 77 i jedni zbijają te kilogramy i czują się dobrze, ja się czułem ferelnie, że tak powiem, i zastanawiałem się przed walką, dzień przed walką, w dniu walki, czy ja dam radę 3 rundy się pobić, bo taki byłem słaby po tych odwadnianach, po tej diecie, tak więc moja kategoria to 84 kg i nie zamierzam jej zmieniać. Powiedz, związek przyczynowo-skutkowy tej porażki to jest co? Dyspozycja fizyczna w danym dniu, czy po prostu błędy techniczne, które gdzieś popełniłeś w trakcie tego pojedynku, bo początek był bardzo dobry. Było rozcięcie u Piotra Wawrzyniaka i nagle wydawało mi się, że tylko kontynuowanie w tym kierunku po prostu rozbije jego obronę w proch. Wiesz co, no nie chcę tutaj zdradzać naszego planu, jaki był na tą walkę, ale myślę, że wszystko było gdzieś tam w granicach błędu i wszystko szło po naszej myśli. Marcin powiedział, że Piotrek tak naprawdę jest bardzo groźny w tych pierwszych 2 rundach, a ja miałem go właśnie zamęczyć, jak mnie przewracał, to miałem wstawać, po prostu ta walka miała być toczona w dużym tempie. No i w dalszych rundach mieliśmy już dalszy plan na tą walkę, ale tu nie ma co gadać o tym, co byłoby dalej. Ale nie doszło do tych rund, więc na pewno byście zobaczyli, na pewno bylibyście w szoku, jak to by dalej wyglądało, prawda? Ale to wstawanie miałeś, tak? Bo było gdzieś to sprowadzenie, ty walczyłeś, gdzieś tam wspinałeś się po tej siatce, próbowałeś cały czas odzyskać ten orient. To gdzie? Zabrakło tlenu w tych momentach? Jakiś kryzys przyszedł? Nie. No to tak wyglądało, jakbyś właśnie, w pewnym momencie cię opadł kryzys po prostu. Właśnie niektórzy tak myślą, że tak podobno wyglądam, że wygląda to, jakbym miał kryzys, a ja praktycznie całe te 5 rund jestem w stanie jak diesel na jednym po prostu biegu sobie
lecieć i naprawdę czułem się świetnie. Tak, nieraz mam problem z nogami, że są takie jakieś waciane, no to tam kurde, no nawet jak się ten pojedynek zakończył, to nogi miałem tak silne. Byłem przygotowany właśnie do tego wstawania. Wstawałem z dużo cięższymi przeciwnikami jak Piotrek. Na plecach czy wyślizgiwałem się spod nich, więc tu byłem przekonany, że nie będzie w stanie mnie utrzymać w parterze. No i taki też był plan, żeby tam nie przeleżeć. Jak zauważyliście, wrzuciłem kopnięcia na głowę do swojej gry. Kiedyś się bałem tego robić, bo bałem się, że jak będę kopał na głowę, to właśnie przeciwnik mnie przewróci i nie będę w stanie spod niego wyjść. A tutaj teraz czuję się swobodnie, robię to, na co mam ochotę, to co czuję w danym momencie, chcę kopnąć na głowę, to kopę na głowę, bo wiem, że nawet jak zostanę przewrócony, to wstanę i tyle, nie? A ten incydent, zapytam Cię jeszcze o ten incydent, bo na końcu gdzieś tam z kierunku Twoich kibiców i pomiędzy Piotkiem zaszła interakcja, a do tej pory, do tego momentu było wszystko super spokojnie. To też nie jest moment, to nie o to chodzi, żebym ja się żalił czy coś, ale tak naprawdę Piotrek nie zachował się jak prawdziwy mistrz, jak prawdziwy zawodnik, kurde. To jak moi kibice byli na ważeniu taką liczbą, naprawdę mogli stworzyć taką atmosferę, że poczułby się bardzo źle, a oni po prostu przyjechali mnie dopingować, rozmawialiśmy nawet chyba na ten temat, tak samo na hali. Ani jednego brzydkiego wyzwiska nie było przez całą walkę, nawet jak miałem gorsze momenty, oni dopingowali mnie, dopingowali nasz region, a Piotrek po takim zwycięstwie, jakie ma, jakie sobie zrobił, no sami wiecie, jak się pokazał do moich kibiców i moim zdaniem to był brak szacunku do mnie, brak szacunku do nich. No i tyle, no i tam później szły jakieś wyzwiska, no ale to najspokojniejsza osoba byłaby zdenerwowana, tak więc nie mam pretensji do moich kibiców, tylko się cieszę, że oni nie byli na dole, bo tak naprawdę mogła to być moja ostatnia walka, bo jakby doszło do jakiegoś incydentu, no to myślę, że już żadna gala by mnie nie chciała. No moim zdaniem Piotrek nie powinien się tak zachować i myślę, że on o tym wie i sobie to gdzieś na chłodno przemyślał. A jak myśli inaczej, to jest w błędzie, moim zdaniem, nie? Czyli jest możliwość, że jednak tam gdzieś podacie sobie rękę, nie będzie tej złej krwi i przystąpicie do trzeciego pojedynku? Kurde, wiesz co, mam nadzieję, że się już z nim nie zobaczę, nie? Kurde, na pewno nie będzie trzeciego pojedynku. Nie chcę walczyć z takimi zawodnikami, którzy po pierwsze nie okazują szacunku mi, po drugie moim kibicom, którzy są naprawdę bardzo dla mnie ważni i dziękuję Wam, że jesteście ze mną do końca. Dziękuję za wsparcie w internecie, w życiu codziennym, gdzie się spotykamy. Wspieracie mnie, bo naprawdę to dzięki Wam tak szybko się podnoszę z tych wszystkich moich porażek, nie tylko sportowych, ale także życiowych. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. Słuchaj, rozmawiałem z trenerem Piotka i powiedział, że Piotrek na dziś jest, jeśli nie jednym z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejszym zawodnikiem kategorii średniej w Polsce, patrząc pod uwagę, a Ty miałeś doświadczenie walki chociażby z Pawlakiem, który walczy o pas KSW, co prawda z Romanowskim się nie mierzyłeś, o ile dobrze pamiętam, ale z Pawlakiem tak i masz porównanie z Wawrzyniakiem. Twoim zdaniem, kto mógłby wygrać w takim pojedynku i czy faktycznie te słowa są prawdziwe? Kurde, ciężko powiedzieć, wiesz co, ja wiedziałem, ja się nie chcę mierzyć z jakimiś, wiesz, zawodnikami ze śmiesznymi rekordami i wiedziałem, że Piotrek jest czołówką i do tamtego momentu podchodziłem do niego z szacunkiem i cieszyłem się, że to właśnie z nim stoczę pojedynek, bo jest twardym zawodnikiem i naprawdę... Ale to mówimy tylko o tej sportowej formie, nie? Już nie chcę wchodzić w te dywagacje pomiędzy czy zachowania, tylko chodzi mi o to, czy sportowo go oceniasz wyżej niż Pawlaka? Aha, ciężko powiedzieć. Myślę, że byłoby 10 walk, 5 by mógł wygrać Piotrek, 5 by mógł wygrać Pawlak, tak więc naprawdę ciężko by tu wybrać było jakiegoś faworyta też, to jakby byli naładowani w tym konkretnym dniu, okres przygotowawczy, no dużo jest czynników, prawda, ale myślę, że są na bardzo podobnym poziomie. To w takim razie tak, najbliższy plan, bo ogłoszono Ciebie na gali Silesian, chciałeś od razu jakby zatrzeć to wrażenie, że
jednak porażka i teraz, żeby wygrać i dlatego tak szybko wziąłeś walkę? Wiesz co, to już walkę wziąłem tak jakby przed tą walką. Zawsze była możliwość, gdyby było jakieś mocne rozcięcie czy coś, zawsze była możliwość wycofania się z tego. Chciałem stoczyć ten pojedynek szybko, czy bym miał pas, czy bym nie miał pasa. A wierzyłem, że będę miał ten pas. No i można jeszcze raz, bo kurde głośno. Nie, pytam cię o... Wybijają mnie troszkę z myślenia. Doping jest tutaj, tak? Nie mniejszy niż... Nie przesadzajmy, ale tam był bardzo mocny doping w Jaworznie. Ale chciałem ciebie właśnie zapytać o ten kolejny pojedynek. Co było motywem, że go wziąłeś? Powiedziałeś, że był wcześniej zaplanowany, a teraz jeśli chodzi o przygotowania, idą zgodnie z planem? Tak, wiesz co, no praktycznie jestem przygotowany, teraz tylko szlifować sobie tą formę. Czyli nie wyszedłeś praktycznie z treningu? No nie, tydzień miałem taki gorszy, naprawdę gdzieś tam chciałem troszkę pobyć sam, bo wszyscy ludzie chcieli mnie pocieszać, za co też również serdecznie dziękuję, ale już robiło się to takie męczące, bo no jednak na każdym kroku, nie przejmuj się, będzie dobrze, to fajna walka, no kurde, już przejadłem się troszeczkę tym. No i co, no za niedługo kolejny pojedynek i mam nadzieję, że kibice będą ze mnie dumni. A widziałem dzisiaj gorącą rozmowę pomiędzy tobą a Tomkiem Babilońskim, to o następnym pojedynku na Babilonie? Chyba nie mogę tego zdradzać, ale coś tam jest, wisi w powietrzu na pewno. A do boksu jeszcze byś wrócił? Jasne, może nawet teraz jakaś walka bokserska, ciężko mi powiedzieć na ten moment. Na razie mam ten plan tutaj określony na tą walkę w Będzinie i dalej zobaczymy, no ale ja jestem otwarty na pojedynki. Ważne, żeby to się sprzedało, żeby byli kibice, żeby był klimat i żeby był fajny przeciwnik oczywiście. Dobrany do moich umiejętności, prawda? No w takim razie, bo widzę gorące rytmy idą, ludzie też na ciebie czekają. Ares, wszystkiego dobrego, powrotu do równowagi, do treningów takich solidnych, 5 kolejnych zwycięstw i życzę sobie jednak trylogii z Piotkiem. Dziękuję pięknie. Dziękuję, pozdrawiam.